A kiedyś w Białymstoku, przynajmniej raz do roku, przychodził jakiś hrabia, jakiś książę, co miał smak. Ktoś ze sfery, ktoś ze świata, do Dawida Rozenblata i powiedział: Panie Dawid, rób pan frak. No, a frak wziąć do roboty to przecie 300 zloty. To musi być uszyte, to już nie jest byle lach. Materiał ma być pryma, inaczej fraka nie ma. I fason, żeby każdy, kto zobaczy, krzyknął ach. Ach, panie Dawid, jak pan to robi, że to ma taki szyk? Ach, panie Dawid, pan jest czarodziej, to prawdziwy majstersztyk. Dawid, same zachwyty się słyszało, że przyjemnie było żyć. A to nie są żadne cuda, każdy frak się zawsze uda, gdy prócz iglą go się sercem będzie szyć. A dzisiaj? Co szyć sercem? Te wąskie nogawki? Te nowoczesne rurki, że się od nich czkawki dostaje, jak się patrzy? Idą włości pociąg. No bo nie wiesz, czy to spodnie, rynna, czy korkocioł. Bez mankietów. Jak oni wlażą, w to którędy? A jak wejdą, to wyjdź z nich ni tędy, ni siędy. Pękną wszak. Co do tego niech się nikt nie lodzi. To dobre dla pijawy, ale nie dla ludzi. Minęły tamte lata. Na drugim końcu świata człowiek jakoś się urządził, ale raczej byle jak. Ma tę swoją tygodniówkę, zrobi jakąś dwurzędówkę albo dżinsy z przeproszeniem, ale frak? Kto głowę ma do fraka? Bo dzisiaj moda taka, że nawet w tenisówkach można iść na każdy bal. Dziś najprawdziwszy książę krawata już nie wiąże i chodzi jak ten gdzie aż patrzeć czasem żal. Oj, panie Dawid, pan jest marzyciel, bo panu fraku śni. Oj, panie Dawid, pan zapomina, że to niedawne dni. Oj, panie Dawid, to nawet nie da się porównać do tych białostockich lat. Dzisiaj inne jest powietrze, dziś na bal się idzie w swetrze, nie we fraku, to już całkiem inny świat. Trudno, co raz minęło, już więcej nie wraca. Skończyła się kariera, nawet nocna praca nie zagłuszy tamtych wspomnień, nie zabije smaku białostockiego chleba. Z koperkiem ziemniaków, ogórków małosolnych, tamtych kwaśnych wiśni, lepiej spać się położyć. To może się przyśni ten sklepik w Białymstoku i wtedy noc zleci na ulicy Warszawskiej pod 23.